mam oczywiście wrażeniu, że jedna z najsilniejszych personalnie drużyn na swojej hali została właśnie zdominowana przez Lech Lublin w każdym chyba elemencie. Aż tak odważnie bym nie poszedł w tych ocenach. Zagraliśmy bardzo, bardzo dobry mecz. W tych kluczowych momentach o te właśnie dwie piłki może byliśmy lepsi. Natomiast to był bardzo wyrównany mecz. To tutaj zespół z Rzeszowa naprawdę postawił bardzo wysokie warunki. Ja się bardzo cieszę, że graliśmy jako zespół, graliśmy w trudnych momentach praktycznie cztery bardzo ciężkie sety, bo ten drugi set przegrany przez nas też niewiele brakło, tam 25-23, więc jakby cztery sety naprawdę na pełnych obciążeniach i bardzo się cieszę, że w tych kluczowych momentach to my wygrywaliśmy te decydujące piłki. Jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolony. No właśnie, zastanawiam się, czy jest jakiś element, który w Pana ocenie zadecydował o tym, że trzy punkty jadą do Lublina? Myślę, że tutaj na pewno bardzo dobra gra blok obrona, bo oprócz tego, że mieliśmy więcej bloków, bo my mieliśmy 9, Resowia miała 5, to jeszcze dużo ten nasz blok plus dobra obrona stwarzały nam szans do kontry, a dzisiaj naprawdę bardzo dobrze dysponowany był i Kuba Wachnik, i Bartek Filipiak w ataku, więc tutaj naprawdę też mądra gra Spidera, gdzie też uruchomił troszkę środki, więc naprawdę dzisiaj cały zespół zagrał bardzo dobre zawody. Tak, Grzesiek, mam wrażenie, jak dobry DJ muzykę grał, najpierw troszeczkę poczęstował Rysowie Bartkiem Filipiakiem, potem uruchomił Kubę Wachnika, a jeszcze na koniec środek. No, na tym to polega, żeby szukać rozwiązań i ja też się cieszę, że mówię, dużo tych sytuacji takich długich wymian, gdzie naprawdę bardzo mocno popracowaliśmy i w bloku, i w obronie, że na tej wysokiej piłce gdzieś te takie kluczowe akcje to my wygrywaliśmy, więc naprawdę tutaj wielkie słowa uznania dla chłopaków. Grzegorz, chłopaki na skrzydłach na środku też wykręcili bardzo dobre liczby, ale mam wrażenie, że ty dzisiaj też dużo fantazji i takiej rzetelności, która pozwala oceniać bardzo wysoko twój występ. Tak, dzisiaj jak najbardziej ten mecz prowadziło mi się bardzo dobrze. Zresztą z takim przeciwnikiem wbrew pozorom gra się łatwo. Trudne mecze to są te mecze, które trzeba wygrać, a mecze, które można wygrać są z pozoru łatwe. No właśnie, to był taki pomysł od początku, tak sobie założyłeś, że otwierasz ten mecz mocnym akcentem w postaci Bartka Filipiaka, który rewelacyjną skuteczność notował, a potem dokładasz kolejne elementy? Czy to była bardziej adaptacja do tego, co prezentowali? Nie, to było bardziej sprawdzenie sobie założeń, które gdzieś tam przed meczem wraz ze sztabem szkoleniowym wypracowaliśmy. One funkcjonowały, bo Bartek bodajże w pierwszym secie 8-8 piłek skończył, więc szkoda, że nie dostał więcej, ale zmazaliśmy trochę tą swoją klątwę takiego pierwszego seta, gdzie wchodziliśmy niemrawo w mecz i Bartek jak najbardziej tutaj nie zwalniał ręki, więc mocno zaczęliśmy, co przełożyło się później dalej na naszą taką agresywną grę. I mam wrażenie też, że spory progres, jeżeli chodzi o grę środkiem. Tak, no coraz więcej tego, że tak powiem, trenujemy i coraz lepiej to wychodzi, więc to na pewno cieszy. To jest kolejna rzecz, którą dodajemy do swojego arsenału. Także jak najbardziej ja jestem z tego strasznie zadowolony, że ten środek coraz lepiej nam chodzi. Chyba w pełni zasłużona nagroda MVP, ale także w pełni zasłużone zwycięstwo nad Resowią dzisiaj. Nie wiem, czy podzielasz moją ocenę. Tak, myślę, że zasłużyliśmy dzisiaj na zwycięstwo. We wszystkich setach graliśmy dużo lepiej od Resowi i cieszymy się, że wyłudzimy stąd 3 punkty. Na pewno przed meczem się tego nie spodziewaliśmy. Zakładaliśmy tutaj ciężki mecz, taki też był. No i cieszy nas to bardzo zwycięstwo, cieszy nas to, że nasi kibice tak licznie dzisiaj dojechali tutaj na halę i kibicowali równie dobrze jak kibice Resowi. A mam wrażenie, że twoja postawa to taka najlepiej zbilansowana mieszanka fantazji, brawury i rzetelności. Bardzo ładnie to ująłeś. Nie wiem, nie wiem co dodać. No ale mam wrażenie, że jesteś bardzo zadowolony ze swojego występu. Tak, no jestem. Jestem zadowolony ze swojego występu, jestem zadowolony z całej drużyny. Cieszę się, że mogłem tutaj mieć swój wkład w to zwycięstwo, ale myślę, że każdemu tutaj należała się nagroda MVP. No i oczywiście naszym kibicom. No dobrze, to z kim chcielibyście zagrać w pierwszej rundzie play-off?
z kimkolwiek bylibyśmy zagrali.